pytania o finanse. Zginąłbym, gdybym miał każdy zwiększone obowiązki i każde dodatkowe zadania przelewać na papier. Takie sprawy nie powinny być w żadnym wypadku zamiecione pod dywan i o tym trzeba dyskutować. Regionalna Izba Obrachunkowa z naganą dla prezydenta. Brutalna zbrodnia wraca na wokandę. Zadanie tym narzędziem 40 ciosów to jest po prostu bardzo dużo. To jest zmasakrowanie innej osoby. Dożywocie za zabójstwo starszej kobiety. Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Zawyżone nagrody jubileuszowe i dodatki specjalne dla zastępców prezydenta. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła naruszenie dyscypliny finansowej. Sprawa dotyczy 500 000 zł, które prezydent Bydgoszczy przyznał swoim pracownikom. Orzeczenie nie jest prawomocne. Rafał Bruski składał dzisiaj wyjaśnienia podczas sesji. Regionalna Izba Obrachunkowa postawiła prezydentowi Rafałowi Bruskiemu 3 zarzuty dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych. To wypłata pracownikom ratusza nagród jubileuszowych, przyznanie pracownikom urzędu nagród pieniężnych z naruszeniem trybu ich przyznawania oraz przyznanie zastępcom prezydenta i skarbnikowi miasta dodatków specjalnych bez zwiększenia obowiązków służbowych. RIO zakwestionowało, że nie ma na piśmie nic. Zginąłbym, gdybym miał każde zwiększone obowiązki i każde dodatkowe zadania przelewać na papier, bo dziennie niekiedy wykonuję po kilka telefonów, zlecając moim współpracownikom dodatkowe zadania będące poza zakresem ich działania. Tak wygląda zarządzanie miastem. Prezydent przekonuje, że zgodnie z ustawą nie musi być to uregulowane pisemnie. Ja rozumiem i akceptuję tłumaczenie prezydenta miasta Rafała Bruskiego. No, zakres obowiązków ma kompetentny całość. Jeżeli idzie na urlop, jeżeli wyjeżdża w delegację, przekazuje zakresy swoim zastępcom. I ci zastępcy praktycznie w roku ponad 2 miesiące pracują za swoją funkcję i za funkcję prezydenta. Zdania wśród radnych są podzielone. Nie ze wszystkim, że tak powiem, możemy w tej chwili się zgodzić. Mamy wątpliwości co do słuszności postępowania, to znaczy takie pewnego rodzaju praktyki nieuzasadniania pisemnego. To też należy wyjaśnić. RIO wymierzyło prezydentowi Bydgoszczy naganę. Rafał Bruski poinformował, że będzie odwoływał się od orzeczenia. Kontrola wykazała także inne nieprawidłowości w Urzędzie Miasta. To dokonanie zmiany w umowie udzielenia zamówienia na przebudowę obiektu sportowego i nieprawidłowe sporządzenie 2 sprawozdań. Domagaliśmy się wyjaśnień także jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Już w styczniu bieżącego roku przekazaliśmy te informacje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury, bo uważamy wraz oczywiście z innymi tematami, które były przedstawione przez RIO, że takie sprawy nie powinny być w żadnym wypadku zamiecione pod dywan i o tym trzeba dyskutować. Radni podczas sesji wyrazili także zgodę na zawarcie porozumienia między Bydgoszczą a Toruniem w sprawie utylizacji odpadów. Od 2009 roku miasta obowiązywała umowa, która zobowiązywała stronę bydgoską do pokrywania ponad połowy kosztów transportu toruńskich odpadów. Teraz każde miasto ma płacić za siebie. Dla Torunia oznacza to wzrost z prawie 19 milionów złotych do nieco ponad 26 milionów złotych za dostawę śmieci do bydgoskiej spalarni. Zgodę na to muszą teraz wyrazić toruńscy radni. Sesja Rady Miasta Torunia odbędzie się w czwartek. Bydgoszcz, Monika Komisarek. I kolejne tematy. Jedna osoba została zatrudniona bez wymaganych kwalifikacji. 23 zostały przyjęte na podstawie wyłącznej decyzji dyrektora bez postępowania rekrutacyjnego. To główne wnioski przedstawione przez NIK po kontroli w Lasach Państwowych w Toruniu. Inne nieprawidłowości dotyczyły składania zamówień publicznych, podróży służbowych, a także gospodarowania nieruchomościami. Część z nich została usunięta. Decyzja o kontroli została podjęta po tym, jak do Najwyższej Izby Kontroli wpłynęły skargi odnośnie m.in. polityki kadrowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jak wykazali kontrolerzy, od 2018 roku do połowy 2022 w toruńskiej dyrekcji zatrudniono 48 osób. Spośród 24 osób, które zatrudniono spoza jednostek Lasów Państwowych, w 23 przypadkach nie przeprowadzono postępowania rekrutacyjnego. W przypadku tzw. rekrutacji zewnętrznej nie funkcjonowały żadne zarządzenia czy wytyczne. W naszej ocenie brak takich formalnych regulacji może powodować ryzyko, że postępowania te nie będą przebiegały według transparentnych zasad.
Negatywnie oceniono także przebieg i dokumentowanie zamówień publicznych. Jak wskazują kontrolerzy, dotyczyły one między innymi zlecenia robót zamiennych bez spełnienia ustawowych przesłanek i warunków określonych w przetargu oraz niezasadnego wydłużania terminu wykonania zadania, co, jak podkreślono, naruszyło zasadę uczciwej konkurencji. Ubolewamy nad tym, że pojawiły się jakiekolwiek uchybienia. Natomiast cieszymy się, że zostały ujawnione i zostanie wdrożone także z polecenia obecnie zajmującego stanowisko dyrektora pana Jarosława Molendowskiego program naprawczy w tym zakresie, w którym zostaną ujęte wszystkie wnioski, które znalazły się w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. Poza toruńską dyrekcją skontrolowano także niektóre z podlegających jej nadleśnictw. Jak wykazali kontrolujący, wydatki na inwestycje i zakupy środków trwałych przyniosły zakładane efekty. Nakłady na aktywa trwałe były, poza jednym wyjątkiem, gospodarne. Wydatki na szkolenia, kursy i narady były celowe, a tematy spotkań związane z zadaniami realizowanymi przez poszczególne podmioty. Katarzyna Siembida, TVP 3 Bydgoszcz. Dożywocie za zabójstwo starszej kobiety. Dariusz M. decyzją sądu apelacyjnego w Gdańsku resztę życia spędzi za kratami. Do brutalnej zbrodni doszło w sierpniu 2021 roku. Brutalne zbrodnie wraca na wokandę. Ja wiem, jak to wszystko wygląda, w sensie. Ja wiem, jak to wygląda, tak jakby to człowiek bez zmieniany stopów, bez serca. Dziś skazany na dożywocie za zabójstwo starszej kobiety nie potrafi wytłumaczyć, jak doszło do tragedii. Według ustaleń śledczych 25-letni wówczas Dariusz M. zamordował 75-latkę, używając do tego młotka. Podczas ataku był pijany. Powodując u pokrzywdzonej obrażenia w postaci licznych ran tłuczonych na głowie, pojedynczych ran miażdżonych z uszkodzeniem kości pokrywy czaszki oraz opon mózgowych i tkanki mózgowej. Pierwszy wyrok dożywocia Dariusz M. usłyszał w lipcu 2022 roku. Obrońca mężczyzny odwołała się od decyzji włocławskiego sądu. Zostawiono mu szansę na to, ażeby miał możliwość powrotu do społeczeństwa, należy dać. Kara 15 lat pozbawienia wolności to też jest surowa kara. Złagodzenie tej kary da niejako przyzwolenie w środowisku na popełnienie, popełnianie takich czynów, a mając na uwadze również i fakt, że w chwili obecnej proces resocjalizacyjny jest w zasadzie nawet nie znikomy, ale negatywny, jak to ocenia areszt śledczy, jest adekwatną karą, którą została wymierzona oskarżonemu. Gdański Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok pierwszej instancji. Dariusz M. resztę życia spędzi za kratami. Zadanie tym narzędziem 40 ciosów to jest po prostu bardzo dużo. To jest zmasakrowanie innej osoby, nie danie jej żadnych szans na przeżycie. Nie da się tego w żaden sposób wytłumaczyć. Dariusz M. nie wysłuchał do końca uzasadnienia sądu. Za zgodą wyszedł z sali. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w programie. Dziękuję! Wielkie serca, bal marszałka z rekordem. Wszystko i wszyscy gotowi do wiosny. Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez księgową. Chodzi o możliwość wyprowadzenia pieniędzy z sądowej kasy. Jak potwierdził nam szef prokuratury Bydgoszcz Południe, Włodzimierz Marszałkowski, zawiadomienie dotyczy przywłaszczenia około 320 tysięcy złotych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pieniądze miały być przelewane na prywatne konta księgowej oraz jej dzieci. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył prezes Sądu Rejonowego. Prokuratura podkreśla, że sprawa jest na wstępnym etapie i na ewentualne postawienie zarzutów trzeba poczekać. Tymczasem starosta Rypiński złożył zażalenie na decyzję prokuratury w Ostrołęce, która zawiesiła go w pełnieniu obowiązków. Ma to związek z ewentualnymi nieprawidłowościami podczas wyłonienia wykonawców lokalnej inwestycji. Sprawę komentują radni powiatu. To pierwsza sesja Rady Powiatu Rypińskiego pod nieobecność starosty. Ubyło jednego człowieka, który w składzie zarządu też funkcję
wykonywał działania bardzo znaczące. Starostę w pełnieniu czynności służbowych zawiesiła prokuratura okręgowa w Ostrołęce. Powodem, według doniesień medialnych, miała być obietnica preferowania jednego z wykonawców w postępowaniu na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na jednostkach należących do starostwa w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej. Do tej sytuacji miało dojść w 2020 roku. Po przeprowadzonych czynnościach z podejrzanym Jarosławem S. podjęliśmy decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych. Są to środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych oraz zawieszenie w czynnościach służbowych. Jarosław Sochacki zaapelował o używanie w kontekście sprawy jego pełnego imienia i nazwiska. Ja osobiście w to absolutnie nie wierzę, tym bardziej, że jako członek zarządu mam też wiedzę na temat tego, jak planujemy realizację, jakie planujemy inwestycje. Trudno powiedzieć, co było przyczyną, że pan prokurator czy też pani prokurator postawiła tak twarde zarzuty panu staroście, natomiast wierzę w niewinność pana starosty. W związku ze sprawą Jarosław Sochacki wydał oświadczenie. Jestem absolutnie zaskoczony tymi zarzutami, ponieważ powiat rypiński nie przeprowadzał żadnych przetargów na wyłonienie wykonawcy montażu paneli fotowoltaicznych, ani tym bardziej nie zlecał wykonania takich inwestycji. Starosta złożył zażalenie na decyzję prokuratury do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Rypin, Michał Górski. Nie milkną echa po poniedziałkowych rekolekcjach w parafii w Toruniu. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać inscenizację przemocy w wykonaniu młodych aktorów. Organizujący rekolekcję ksiądz przeprasza za zaistniałą sytuację. Konferencję w tej sprawie zwołała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Nie będę cytowała tych wszystkich tekstów, które padły podczas rekolekcji w Toruniu, ale wszyscy widzieliśmy te sceny. Jeżeli te sceny miały szokować, to tak, zszokowały. Składam również, i dzisiaj już zostało to wysłane, zawiadomienie do prokuratury. Po tej sytuacji w poniedziałek została podjęta decyzja o tym, że prowadzenie rekolekcji oddamy katechetom i księżom tutaj od nas z Torunia. Ta scenka, która była, była to scenką trudną, ale też mimo wszystko dużo młodzieży uczestniczyło i dzisiaj też na mszy świętej uczestniczyło bardzo dużo młodzieży. Cały kościół był zapełniony i to też wiele radości nam daje, że pomimo tej jednej sytuacji te rekolekcje miały też sens. Zgodnie z rozporządzeniem szkoły nie przeprowadzają rekolekcji. To kościoły i wyznania mają te 3 dni wyznaczone z urzędu, że tak powiem, na to, by rekolekcje przeprowadzać. Szkoła ma w tym czasie zaopiekować się, z kolei na podstawie rozporządzenia o bezpieczeństwie, ma zaopiekować się uczniami, zorganizować im zajęcia, tymi, którzy w rekolekcjach nie uczestniczą. I szkoły, a co za tym idzie nas jako kuratorium, ta część odpowiedzialności szkoły dotyczy. Zmieniamy temat. 508 tysięcy złotych to nowy rekord zebranych pieniędzy podczas marszałkowskiego balu dobroczynnego. Dochód trafi do 17 instytucji, 2 misji zagranicznych. Dziękuję. Od dzieci, które przebywają w domu samotnych matek w Żołędowie. 50 tysięcy, proszę bardzo. Dodatkowe środki to ogromne wsparcie, które pomoże w modernizacji pałacu, w którym mieści się placówka. Część pomieszczeń wymaga modernizacji. Musimy dostosować klatki schodowe. Dużo remontów się w związku z tym wiąże. Państwo wiedzą, te wszystkie przeciwpożarowe przepisy są dosyć restrykcyjne i będziemy musieli cały dom dostosować. Datek trochę większy, 50 tysięcy, niech to pierwsze piętro się wyremontuje. To nie jedyna placówka, która otrzyma wsparcie. Dom jest dosyć wiekowy i ciągle chcemy ten dom upiększać, żeby nasi podopieczni mogli rzeczywiście żyć i funkcjonować w domu pięknym i przyjaznym. 90 tysięcy złotych otrzymał punkt opieki nad osobami niepełnosprawnymi z Ukrainy, który mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Z kolei 45 tysięcy złotych placówka opiekuńczo-wychowawcza znajdująca się na toruńskich Bielawach. Planujemy remonty, remont jadalni, która została zalana niestety w ubiegłym roku, remont pokoi dla dzieciaków i wymiana sprzętu takiego podstawowego AGD, który się zużywa. Te i wiele innych instytucji zostało wspartych dzięki darczyńcom, którzy wzięli udział w 11. balu marszałkowskim i organizowanych licytacjach. To jest rzeczywiście budujące na przyszłość.
że to nie są już małe kwoty, bo w czasie tych 11 edycji zebraliśmy już łącznie 2 333 tysiące złotych. W tym roku hojność ofiarodawców była rekordowa. Podczas balu zebrano ponad 500 000 złotych. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. W Toruniu 10. odsłona akcji charytatywnej Podarujmy Iskrę Nadziei w ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych. Na scenie Muzeum Etnograficznego wystąpili m.in. wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej Bratanki Fundacji imienia brata Alberta. Najważniejsze jest, że są z nami niesamowite osoby z niepełnosprawnością, które chcą się tu z nami bawić, które chcą z nami świętować ten, bo zawsze w marcu, trzecią niedzielę, jest obchodzone święto ludzi niepełnosprawnych i inwalidów, więc zapoczątkowane przez Związek Emerytów i Rencistów. My to jakby kontynuujemy od 10 lat, staramy się po to podpiąć, ale przede wszystkim staramy się robić taką luźną formułę. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby osoby niepełnosprawne były potraktowane wyjątkowo, aby były potraktowane z szacunkiem, z należytym i żeby przede wszystkim zapamiętali to na długo. Kolejna odsłona włocławskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy będą mogli zadecydować, na co przeznaczone zostanie 5 300 000 zł. Swoje pomysły można zgłaszać do 26 kwietnia poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Mamy trzy kategorie, na które można przygotowywać swoje wnioski. Pierwsza kategoria to jest kategoria zielona, 1 000 000 zł. Druga kategoria to jest tak zwana kategoria instytucjonalna, również 1 000 000 zł. I najwyższa kwota, bo akurat ta kategoria cieszyła się największym zainteresowaniem mieszkańców Włocławka, to jest tak zwana kategoria ogólnomiejska, 3 300 000. Czyli jak Państwo widzą, jest to już kwota na tyle poważna, że naprawdę można dużo zrealizować. Od 29 marca można zgłaszać projekty i można to czynić przez 4 tygodnie do 26 kwietnia. Do 31 maja będziemy oceniać te projekty pod kątem formalnym i przede wszystkim także i merytorycznym. A 1 czerwca będziemy chcieli ogłosić taką wstępną listę, którą poddamy pod głosowanie. Tradycyjnie można wszelkie informacje też uzyskać na stronie internetowej bo.wloclawek.eu. Przez 2 dni na Politechnice Bydgoskiej będzie można podzielić się najcenniejszym lekiem, którego nie da się wyprodukować, czyli krwią. Wampiriada to projekt niezależnego zrzeszenia studentów, promujący oddawanie krwi i zapisy do bazy dawców szpiku kostnego. Bo czuję, że to fajna inicjatywa, że mogę w jakiś sposób pomóc. Daję krew dlatego, że jest to bardzo ważne. W operacjach jest ważna krew, przetaczanie krwi jest ważne w różnych chorobach, więc ważne jest to, żeby nasze szpitale były oczywiście zaopatrywane w krew. Krew może oddać tylko człowiek, więc oczywiście zachęcam do tego każdego. Jest to darmowe, jest to dobry uczynek, polecam bardzo. Oczywiście może to zrobić każdy pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Co najmniej 2 razy w roku, na jesień i na wiosnę, organizujemy właśnie akcję, w której studenci oraz pracownicy uczelni mogą w dogodny sposób oddać krew. Tutaj właśnie jak zaraz tutaj obok nas stanowisko swoje ma Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy. Razem w współpracy właśnie z RCK-iem promujemy ideę oddawania krwi. A w zbliżeniach teraz pora na informacje sportowe i spotkanie z Maciejem Pieszczyńskim. Witam serdecznie. Cóż ciekawego? Dzień dobry. W najbliższy weekend po zimowej przerwie wrócą rozgrywki hokej Superligi. W grze o Mistrzostwo Polski są 2 zespoły z regionu: LKS Rogowo i Pomorzanin Toruń. Ostatnie przymrozki utrudniły treningi, ale nie powinno mieć to dużego wpływu na formę obu drużyn. Troszeczkę pogoda nam popsuła plany, no bo niestety mróz jest, my trenujemy o godzinie 18. Wczoraj tak samo, no, nasze boisko jest polewane wodą, a w momencie, gdy temperatura spada do 0 stopni, wszystko zamarza i ciężko jest cokolwiek na boisku zrobić. Także te przygotowania mogły przebiegnąć troszeczkę lepiej, ale generalnie jesteśmy zadowoleni. Więcej na ten temat w serwisie o 21.45. A
A teraz zabieramy Państwa do bydgoskiego Myślęcinka. W tamtejszym zoo trwają przygotowania do wiosny. Ogród zyskał właśnie nowych mieszkańców. Jeżo zwierzę oczywiście sprowadziliśmy troszeczkę ze względu na naszych zwiedzających, bo chcieliśmy wzbogacić nieco naszą ofertę ogrodu dziecięcego, czyli zoo dziecięcego. I wydawało nam się, że to wyjątkowo ciekawe zwierzę. Może być nieco takie powodujące obawę, ale wydaje mi się, że na pewno bardzo spodoba się naszym zwiedzającym z tego względu, że no po prostu wygląd jest niesamowity tego zwierzaka i dlatego stworzyliśmy też dla niego w naszym mini zoo specjalny wybieg, gdzie może się wspaniale prezentować. Jeśli chodzi o antylopy, no to wiadomo, jest ta antylopa afrykańska. Ja powiem, że my pozyskaliśmy te antylopy, zapewniając im po prostu dom, ze względu na to, że zostały sprowadzone z takiego ośrodka hodowli zwierząt w Pyszącej. No tam niestety były dosyć złe warunki dla tych zwierząt i one trafiły między innymi do nas. A jak już u nas były, no to postaraliśmy się o to, żeby te zwierzęta rozmnożyć. I w tej chwili nasze stadko antylop, no uważam, że się prezentuje wspaniale. Nasi opiekunowie bardzo dbają o to, ażeby tym zwierzętom było dobrze. Starają się też pracować z nimi, to znaczy próbują troszeczkę pracy takiej behawioralnej, czyli starają się je przyuczać do pewnych czynności, starają się im zabezpieczać czas. Także to ważne jest właśnie dla tych naszych zwierząt. A w zbliżeniach jeszcze informacje o pogodzie. Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. W marcu jak w garncu na ten moment nie znajdziemy chyba bardziej trafnego przysłowia i powiedzenia. Bo wczoraj dzień przywitał nas białym krajobrazem, a dziś rozpościerał się od rana piękny błękit. I w tym błękicie było już dość przyjemnie i ciepło. Jeszcze cieplej będzie jutro, bo z południowego zachodu popłynie to ciepło znad samej Zatoki Biskajskiej. Zatem jutro o poranku od 4 do 2 stopni, ale w dzień termometry pokażą od 12 stopni w Tucholi do 14 w Inowrocławiu. No będzie idealna pogoda, żeby posiedzieć się w blasku słońca, jak ta widoczna za mną Parka Gołębi. No ale z tym słońcem jutro chwilami może być krucho, a to dlatego, że nad regionem przejdą fronty. Będą pomiędzy frontami przerwy oczywiście z przejaśnieniami, no ale będą też chmury i z tych chmur jutro może słabo popadać deszcz lub mrzawka. A szczegóły prognozy już za chwilę. Zapraszam. Dziękujemy Magdzie, gołębiom też dziękujemy. Kolejne nasze informacje o 20:30. Do zobaczenia.